14 już posiedzeniu na tydzień między Konstantynów. Tutaj dostałam potwierdzenia od 8 osób o zawiadomieniu o tym posiedzeniu. No, niektóre osoby usprawiedliwiały się nieobecnością ze względu na wyjazdy. Także jak widać, aula jest taka, że nie sprzyja obecności. Że chciałam przeczytać może tylko program spotkania na dzisiaj. W pierwszym punkcie mamy odczytanie protokołu 13 posiedzenia Rady Dzielnicy Konstantynów na 19 czerwca 2017 roku. Dalej przejdziemy do omówienia propozycji i głosowania w budżecie obywatelskim. Znaczy głosowanie może być pewnie powodne. Nie ma kontrolu, ale omówimy już na jeśli będzie potrzebna. Chodzi tu o remont ulicy Kruka, mamy projekt M10. Dalej poprosimy Panią Przewodniczącą Zofię Polską o przedstawienie postępu z wykonywanych prac na rzecz dzielnicy Konstantynów w 2017 roku, to co już ruszyło i dalej. No i potem pytania, wolne wnioski, jakie są uwagi, sprawy bieżące, to co na bieżąco w międzyczasie się pojawiło. Także szybciutko przeczytamy protokół. Kworum nie mamy, więc nie mamy. Tak, to więc pracujemy, tylko po prostu poprowadzimy i tak, poprowadzimy te punkty. I także tutaj mamy posiedzenia 13. Czas obrad to było 19 czerwca 2017 roku o godzinie 18 do 20 trwało posiedzenie w siedzibie Rady Dzielnicy Konstantynów, ale jak myślę, 176, sala konferencyjna w kościele na Poczekajce. Tutaj Rada liczy 15 osób, obecnych było 6 osób na posiedzeniu. Poza tym obecni na posiedzeniu byli Pan Leszek, mieszkanie Dzielnicy Konstantynów z ulicy Czarnkowskiego. Zebranie prowadziła wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Konstantynów Pani Anna Maria Zajączkowska na podstawie pisemnego upoważnienia przewodniczącego Pana Roberta Kroniaka, kontrolowała sekretarza dzielnicy Konstantynów Aleksandra Basa. Tak przy okazji wtrącę, że to upoważnienie, które otrzymałam od Pana Przewodniczącego Roberta Kroniaka, jest nadal aktualne. Pan Przewodniczący zgłaszał prośbę, żeby dalej to posiedzenie poprowadzić też, bo ze względów rodzinnych nie mógł się stać i prowadzić posiedzenie. I porządek obrad 13 posiedzenia. Otwarcie posiedzenia. 2. Odczytanie porządku obrad. 3. Przekazanie informacji dotyczącej przewodzenia przez wiceprzewodniczącą Annę Zajączkowską posiedzenia Rady Dzielnicy Konstantynów w dniu 19 czerwca 2017 roku. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania. 5. Informacja przewodniczącej zarządu dzielnicy o postępie z postępu wykonywanych prac na rzecz dzielnicy w 2017 roku. To jest od 9 marca, od poprzedniego posiedzenia do 19 czerwca. Jest na koniec jeszcze sprawy bieżące, uwagi i wolne wnioski. Punkt pierwszy. Na podstawie listy obecności wiceprzewodnicząca stwierdziła, że posiedzenie jest prawomocne i odczytała porządek obrad oraz przedstawiła pisemne upoważnienie przewodniczącego Rady Dzielnicy Pana Roberta Chromiaka do prowadzenia wszystkich spraw dzielnicy Konstantynów w roku 2017 do odwołania. 2. Odczytano protokół z 12 posiedzenia Rady z dnia 9 marca 2017 roku. Zatwierdzono już je to jednogłośnie. 3. Przewodnicząca zarządu dzielnicy przedstawiła i odczytała sprawozdanie z pracy zarządu za okres od 9 marca do 19 czerwca 2017 roku. Sprawozdanie w załączeniu do niniejszego protokołu. Punkt 4. Dodatkowo przewodnicząca zarządu poinformowała Radę Dzielnicy, iż zarząd przygotowuje w ramach budżetu obywatelskiego remont ulicy Kruka. Następnie 15 lipca 2017 roku rozpoczął się prace modernizacyjne placu zakładu przy ulicy Romanowskiego, zadanie z rezerwy celowej za 2017 rok. Dnia 26 sierpnia bieżącego roku zarząd i Rada Dzielnicy organizuje na wyżej wymienionym placu zabaw piknik karny. Z przykrością oznajmiłam, tu chodzi o przewodniczącą, bo tu cały czas czytam ten punkt. Przewodnicząca zarządu z przykrością oznajmiła, iż ulica Konstantynów nie będzie remontowana z powodu braku pieniędzy w budżecie miejskim. Również ulica Czarnkowskiego, oczekująca remontu w ramach budżetu miejskiego od 2 lat
została uwzględniona w budżecie miasta na bieżący rok. Dyrektor inwestycji miejskich w Urzędzie Miasta Lublin udzielił ustnej informacji zarządowi dzielnicy na ręce przewodniczącej pani Zofii Polskiej. Informację potwierdził zarząd Gminy Mostów, że remont tejże ulicy musi być wykonywany równocześnie z wykonaniem prac budżetowych, to jest udrożnieniem ulicy. Punkt piąty. Obecny na posiedzeniu mieszkaniec ulicy Czarkowskiego pan Leszek Klimek wystąpił w imieniu mieszkańców całej ulicy. Po raz kolejny prosi o poparcie Rady Dzielnicy u władz miasta w sprawie drenażu tej ulicy. Oznajmił, że mieszkających tu 18 rodzin, czy 18 domów, w razie ulewnym deszczu zostanie zalany, to znaczy ich piwniczne kondygnacje. Mieszkańcy sami występują z petycjami do dyrekcji MPWiK-u i proszą o wsparcie. Ulica Czarkowskiego istnieje od 27 lat i oprócz niewykonywanego drenażu nie posiada bocznych chodników, co utrudnia poruszanie się pieszo tą ulicą. Szczególnie chodzi o matki z chustkami dziecięcymi. Tutaj mają kłopot. Pan Leszek Klimek zauważa, brzydkie, do tego pani napisała, wykonywanie prac przez firmy strzygące trawniki w dzielnicy, czyli jakieś takie pewnie niestaralne. Stwierdza, iż należy zwrócić uwagę firmom wykonującym te prace. Odpowiedzi udzielone przez przewodniczącą zarządu dzielnicy uzyskano informację, że zarząd zieleni miejskiej pilnuje tegoż zagadnienie i poczynił starania dotyczące ładniejszego, lepszego wykonania tychże prac. Punkt szósty. W ramach wolnych wniosków pani Anna Zaczkowska przedstawiła informację Fundacji Wolności, która to promuje dofinansowanie z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizację projektu jawnego w 2017. Fundacja wyraża więc współpracę z radami dzielnic w celu łatwiejszego realizowania ich zadań. I jeszcze jeden punkt, taki temat. Następnie pani Anna Zaczkowska poruszyła sprawę finansowania z budżetu gminy miasta Lublin szczepień przeciw HPV dla dziewczynek z rocznika 2005, szczepień na pneumokoki dla dzieci z rocznika 2013 oraz szczepień przeciw grypie dla seniorów powyżej 65 roku życia. Ponieważ wiele badań naukowych oraz faktów z życia dowodzi szkodliwości tych szczepień i pojawienie się po nich poważnych powikłań zdrowotnych, pani Zaczkowska proponowała współpracę w tej sprawie z innymi radami dzielnic w celu wystąpienia do Rady Miasta Lublin z prośbą o zaprzestanie finansowania tych szczepień w kolejnych latach, a zaoszczędzone środki finansowe, tutaj była kwota w roku 2017 720 tysięcy złotych, przeznaczyć na inny cel, może być również zdrowotny, na przykład higiena w szkole lub na tym posiedzeniu zakończono. Także to by był protokół z poprzedniego posiedzenia. Także przejdziemy teraz może już do... Czy jakieś uwagi mamy? No tak, na koniec. Ale do protokołu konkretnie coś? Nie, osobiście nie. To tam się wszystko się wszystko się wszystko zgadza. Prawo, tak. Wszystko dobrze, nie ma zastrzeżeń, także przyjmujemy protokół. To przejdziemy do punktu drugiego, omówienie propozycji i głosowanie w budżecie obywatelskim remontu cyklówka i tu poprosiła pani przewodniczącą do rządu o. No więc tak, może jeśli się zgodzicie Państwo, to bym przestawiła punkty, przeczytałabym sprawozdanie, a później byśmy przeszli do działania roboczego. Dobrze, to tak? Akceptuję. Tak, uważam. No dobrze. Sprawozdanie z pracy Zarządu Dzielnicy Konstantynów od 19 czerwca do 21 września 2017 roku. 1. W dniu 26 czerwca 2017 roku przewodnicząca Zarządu Zofia Polska była obecna na sesji Rady Miasta Lublin. 2. W dniu 26 czerwca o godzinie 17 przewodnicząca zarządu wzięła udział w spotkaniu w Pałacu Parysów. Spotkanie zostało zorganizowane przez Forum Kultury i Przestrzeni, a tematem było wspólne czytanie nowego studium Lublina. 3. W dniu 27 czerwca o godzinie 8 przewodnicząca zarządu odbyła spotkanie w Zarządzie Dróg i Mostów z panem naczelnikiem Arturem Ściebiowskim. Tematami spotkania były: a. Odwodnienie ulicy Czarkowskiego, brak finansowania. B. Dbałość o koszenie trawy i pielęgnacja rabat. C. Możliwość przebudowy ulicy Konstantynów. D. Oczyszczanie z nieczystości studzienek ulicznych. 4. Na prośbę przewodniczącej zarządu w dniu 14 lipca zarząd Dróg i Mostów zostały zainstalowane dwie lampy na placu zabaw przy ulicy Romanowskiego, które skutecznie oświetlają ten teren. Dołączone pismo z dnia 14 lipca 2017 roku. To są te lampy, które miały doświetlić plac zabaw. 5. W okresie od 6 do 20
roku odbyły się liczne konsultacje z wykonawcą projektów dotyczących realizacji rezerwy celowej przy ulicy Romanowskiego oraz Krasińskiego i Bohaterów Monte Cassino, Aleja Krasińska. 6. W dniu 1 sierpnia 2017 roku przewodnicząca zarządu uczestniczyła w obchodach 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 7. W dniu 10 sierpnia o godzinie 10 odbył się odbiór techniczny tegorocznej inwestycji realizowanej z rezerwy celowej na rok 2017. 8. W dniu 15 lipca została przez przewodniczącą zarządu zgłoszona drogą telefoniczną prośba o patrole Straży Miejskiej oraz Policji na terenie Placu Zabaw przy ulicy Romanowskiego. 9. W dniu 15 lipca przewodnicząca zarządu uczestniczyła w uroczystej sesji Rady Miasta z okazji 700-lecia rocznicy nadania Lublinowi praw miejskich. 10. Egzekwowanie przez przewodniczącą zarządu dbałości o czystość i zieleń w dzielnicy, zdjęcia oraz mail z dnia 24 sierpnia 2017 roku. Tego samego dnia wpłynęło pismo od mieszkańca ulicy Czarkowskiego, pana Leszka Klimka, które przeczytam po protokole, po sprawozdaniu. 11. W dniu 31 sierpnia 2017 przewodnicząca zarządu wzięła udział w obchodach Dnia Solidarności i Wolności. 12. W dniu 1 września 2017 roku przewodnicząca uczestniczyła w uroczystościach z okazji 78. rocznicy agresji niemiecko-hitlerowskich na Polskę. 13. Przewodnicząca zarządu Zofia Kowska uzyskała pismo od posła na Sejm Sylwestra Tułajewa w sprawie przebudowy ulicy Konstantynów. Pismo w załączeniu również przeczyta. 14. W dniu 15 września 2017 roku przewodnicząca uczestniczyła w uroczystościach z okazji obchodów 78. rocznicy bohaterskiej obrony miasta Lublina. Złożyła wiązankę kwiatów przy pomniku obrońców Lublina przy ulicy Zana. Na tym sprawozdanie zakończono. Chciałam teraz poruszyć właśnie, jeśli chodzi o budżet obywatelski. Jest to projekt, który przygotowałam osobiście. Ten projekt opiewa na kwotę niespełna z drobnymi na 150 tysięcy. To jest ten projekt, który powinien być z reguły zrealizowany. Niemniej jednak nikogo to nie zwalnia do aktywności i my powinniśmy poczynić wszelkich starań, żeby jak najbardziej rozpropagować. I informacja jest taka. Jest ogólny plakat w ogóle o projektach do budżetu miasta, budżetu obywatelskiego. Natomiast drugi jest plakacik informujący, że głosuj na projekt M10, czyli to jest numer, remont ulicy Kruka. W sprawie projektów będzie można głosować osobiście w dniu 29 września w godzinie od 15 do 18 w specjalnym autobusie. Autobus znajdować się będzie na ulicy Romanowskiego przy placu Zabaw. I to będzie głosowanie osobiste. Natomiast jeśli chodzi o przez internet, to już od 23 i to jest na ogólnej ulotce, można głosować. I to jest też podane o budżet obywatelski i można głosować przez internet. Także te dwie ulotki, miałabym gorącą prośbę, żeby duże rozwiesić na klatkach schodowych, te ogólnie informujące, ale obok koniecznie musi pójść informacja, na której nam bardzo zależy, bo to jest nasza dzielnica. Bo jeśli projekt jakiś będzie spoza naszej dzielnicy, no to nic nie zrobimy dla swojej dzielnicy. I będą te, i są takie malutkie, żeby włożyć czy komuś dać. To są takie dylematy. I to bym chciała, nas jest dzisiaj mało, więc to bym chciała, żeby to jednak... ja zrobię drugą stronę Kraśnickiej, może tutaj Aniu, ty byś wzięła, to byś koło siebie to rozłożyła, to byśmy wiedzieli. Teraz jeśli chodzi o pana Klimka. Sprawa smutna, ale ten brak finansowy, który nam się nieustannie przewija i jest to naprawdę smutne, bo bardzo dużo pieniędzy idzie na sport, na kulturę, natomiast na te rzeczy takie, które zapewniają bezpieczeństwo, no na to nie znajdujemy pieniędzy i nie można by egzekwować.
wysłał do zarządu dróg i mostów pismo 14 sierpnia i również do Rady Dzielnicy, z tym, że to już poszło jako stowarzyszenie społeczne, no bo jest w tym stowarzyszeniu, jest wiceprezesem, więc tu mogę przeczytać, ale to jest to samo, co on mówił wtedy nam na posiedzeniu w czerwcu. Temat Czarkowskiego. I teraz tak, uważam, że po realizacji budżetu obywatelskiego pójdę do zarządu dróg i mostów, bo innego wyjścia nie ma, żeby w jakiś sposób, bo wiem, że nie ma pieniędzy. Zarząd Dróg i Mostów nie ma pieniędzy. Pan prezydent nie ma pieniędzy. Mieliśmy 700-lecie, mieliśmy dużo wydarzeń, nie ma pieniędzy. Więc jeśli będzie problem z tym, że będę miała informację, że w tym roku nie da się zrobić, więc biorę dwie ewentualności. Albo ten projekt, tylko muszę mieć projekt, tak jak miałam na Kruka zrobiony. Było to trudne, ale jeśli się to osiągnąć z kosztorysem, to wrzucę na budżet obywatelski. Z tym, że ten budżet obywatelski nam wskaże aktywność mieszkańców. Jeśli będzie aktywność mieszkańców słaba, a projekt będzie opiewał więcej jak na 150 tysięcy, a może już nie będzie takiej opcji, bo to w tym roku jest taka opcja i być może, że ulica Kruka się załamie. Natomiast na przyszły rok nie wiemy, co będzie. Może znowu będą małe budżety i duże budżety. Mały budżet obywatelski i duży, prawda? Więc tutaj, słuchajcie, jest naprawdę wielki problem. Leszek jest mocno, pan Klimek, zawiedziony. Natomiast dostając pismo od pana Tułajewa, bo ja już wszędzie chodzę i jestem troszkę tak zdumiona, że jak poszłam do marszałka Sosnowskiego, nie sama, ale jest po przetargu i prace są rozpoczęte i pieniądze się znalazły. Natomiast na ulicy Konstantynów nie mogą się znaleźć niespełna pół miliona złotych, bo złożyłam i projekt z kosztorysem. Jest to złożone razem z uchwałą i na to nie mogą się znaleźć pieniądze. A jest nieustanne tam zagrożenie życia, bo każdy kierowca, który wysiada z samochodu, wysiada na ulicy. Karetki tamtędy jeżdżą. Będzie rozbudowywany SOR. I teraz, ja powiedziałam, że ja tego nie zostawię. I pan poseł prosił, żeby to przeczytać, więc ja może tak. W nawiązaniu do spotkania, bo byłam osobiście w moim biurze poselskim, wystąpiłem do pana prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka z interwencją w sprawie wykonania przebudowy ulicy Konstantynów. Treść mojego wystąpienia do prezydenta przekazałam pani w poprzednim piśmie. W załączeniu przekazuję odpowiedź pana prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka na moje wystąpienie. Proszę o poinformowanie członków Rady Dzielnicy o mojej interwencji w przedmiotowej sprawie. Dlatego czytam, bo żeby później nie było, że czegoś nie dopełniłam. I pan i tu pisze tak, z 27 lipca. Dotyczy przebudowy ulicy Konstantyna. Szanowny panie pośle, odpowiadając na pana interwencję, w sprawie wniosku Rady Dzielnicy Konstantynów dotyczącego przebudowy ulicy Konstantynów uprzejmie informuję, że zadanie nie ma zabezpieczenia finansowego w budżecie miasta Lublin na 2017 rok i nie może być w tym roku zrealizowane. Możliwość wykonania przebudowy ulicy Konstantynów na wskazanym odcinku będzie rozpatrywana przy tworzeniu budżetu miasta Lublin na rok przyszły. Dlatego, panie Adasiu, ja mówię, gdyby mi dali te 129 tysięcy i powiedzieli tak, rób wszystko i zrób jak najwięcej, a to wtedy byśmy naprawdę dużo zrobili. Bo naprawdę, bo wtedy tak, z kimś rozmawiam, dogaduję ceny, miasto płaci, on daje faktury, miasto płaci. My nie mamy kontaktu z pieniędzmi. Natomiast tu, gdzie my, są te atesty tak zwane i w ogóle to wszystko, to wypływa taki pieniądz. Ja dzisiaj jestem po rozmowie z panią dyrektor w gospodarce komunalnej, bo muszę wiedzieć, na czym siedzę, jeśli chodzi o kontynuację projektu. Wie pan. No teraz tak. Cóż się okazało przy przebudowie placu zabaw przy ulicy Romanowskiego? A to się stało, że plac zabaw się rozpada. Płot się rozpada. Przesła odpadają. Są pouszkadzane przesła. W ogóle się to wszystko wygina, rozlatuje. Druty te górne poodpadały, dziecko mi się może na każdym na ducie zawiesić, no więc
Po interwencji automatycznie zaczął się remont. Karuzela się nie kręci, bo łożysko nie działa. Huśtawka jest, belka skrzywiona, więc dziecko trzyma się nie wiadomo jak, bo jest oda. Więc belkę wymienili, ale miał być przykrycie piaskownicy, tak? Jak inwestor zaczął montować nogi i te obejmy na tych czterech, to jak tylko zainstalował jedną nogę, to się rozsypało, bo próżno. Jesteśmy na otwarciu już byłych usterki, prawda? Nie, i dlatego w protokole jest ta usterka, to zadaszanie jest u mnie. I ja poszłam dzisiaj do pani dyrektor, no bo przecież tak z marszu, co z tym fantem całym robić? Bo teraz, ja wiem, że po kolei trzeba coś robić, ale teraz tak, powiedziała mi pani inspektor, że to powinno pójść z rezerwy celowej. Mówię, chys, tak, my mamy zrealizować projekt przy Monte Cassino. Ja zacznę to wszystko reperować, nowy płot robić, robić nową piaskownicę i po kolei wszystko. To nie będzie, to ile nam kasy ucieknie. I dlatego musimy się uzbroić w cierpliwość, bo ja mamy trochę czasu na to, bo jest cała zima, tak? Więc jutro pani dyrektor ma przyjechać, tam i ma to obejrzeć. Niemniej jednak, czemu nie był, odbył się piknik kant? A no to do tego się nie odbył, że człowiek nasiał trawy i przyszło oberwanie i ta ulewa. Trawa mu spłynęła, chwasty urosły. On nie ruszał niczego, bo do miesiąca musi czekać, że trawa powschodzi. No później ja na kilka dni wyjechałam, to już był wrzesień, więc tak, trawy wzeszły. No patrzę i mówię, no trawy, chwasty powschodziły, co dalej z tym fantem trawy nie ma. No musimy czekać. No mówię, na co będziemy czekać, bo woda i odrest tak szybko rośnie. No urosły na pół metra. Więc znowu dzwonię i mówię, co z tym fantem? To było dwa dni po 26 sierpnia. Ja mówię, trzeba to wykosić, jak najniżej ziemi wykosić i to proszę wszystko wygrabić. Wygrabić na zero. No może będziemy tam na dwuliściennym pryskać. Ja mówię, to szkoda czasu, więc ten piknik kantry przekładamy na przyszły rok. Rzeczywiście on to skosił, bardzo ładnie wygrabili. Trawa powschodziła, no może nie tak, bo tam jak dosiewkę zrobił, ale już to przejmuje gospodarka komunalna. Bo jak przyjechała pani z gospodarki komunalnej, zobaczyła ten kwas, to mówi, nie ma odbioru w ogóle żadnego trawnika. Nie ma o czym mówić, tam jest chwas, a nie trawa. Więc to mamy tak, ja to było tak, ulewa, później było słońce. Trawa spłynęła, została goła ziemia. No jak było robić piknik na tym klepisku, nie? A więc tak, no przesłuchasz. Ale no, raz, że to nie było, ja miałam to robić prywatnie. Ze swoich pieniędzy. No, uważam, że, no bo nie było z rezerwy celowej i nie było to ujęte. Ale już ustawiłam mieszkańców, że tam jedna miała gitarę, to tam to robimy piknik kantry. Zrobiłoby się. Parę groszy by się tam włożyło i by się zrobiło. Przy dobrych chęciach wszystko się da zrobić. Więc tu cały czas za nami się wlecze brak pieniędzy. Ale jak ja się dowiaduję, że tak, na Konstantynów nie ma, a dla żużlowców jest 200 tysięcy. Później we wrześniu, mówię Matko Święta. To jakie mamy priorytety? I to boli. I to bardzo boli, bo ja mówię tak, ja ustawiłam się do pracy stricte społecznej. Mnie nie obchodzą żadne inne niesnaski. Tylko interes społeczny. To, co rzeczywiście dotyka obu społeczeństwa. Dlatego chciałabym, bardzo bym chciała i wybieram się do pani dyrektor Pawlikowskiej, żeby zrealizować, bo ona nic do tego nie ma, ale może tak jak było tam napisane, tylko że pan prezydent odrzucił to, bo Hortus miał wykonać, miał podejść do przetargu, on chciał chyba 600 tysięcy za tam kilka tych skwerów chyba było, i miał mieć to już tak wykonać, zakupić krzewy, wszystko, zrobić obsadzenia i zająć się trwałą ochroną. Czyli już opieką nad tym. Prezydent tę propozycję odrzucił. I teraz nie wiem, bo miała być dokończona brama kwiatowa z Monte Cassino Romanowskiego, bo tam mi trochę zepsuli koszeniem, dlatego dostałem ze swoje, to też Hortus tak ładnie robi, żeby puścił ciągnik z kosiarką, wymieszał mi trawę z ziemią. Myślałam, że ich zabiję. Więc porobiłam zdjęcia i naprawdę hurtem to wysłałam. Wysłałam i mnie nie obchodzi. I w
tej chwili jest taka patowa sytuacja. I też miał być zrobiony ten skwer. Tu przemawiam teraz. Byśmy uratowali trochę kasy. Bo dużo, nie dużo, ale tak jest 12 czy ileś tysięcy. Wtedy byśmy, gdybyśmy zrobili usiedli mądrze, gdybym ja miała nawet wpływ, gdzie zakupić krzew, to by utłukła cenę. Ale ja nie mogę tego zrobić, bo robi to ogrodnik miejski. Wszystko, ja do tego nic nie mam. Ktoś wygrywa przetarg, robi te sprawy tak, jak Hortus miałby to robić, prawda? I on nie tylko jedną rzecz robi. I wtedy podchodzi i naprawdę my do tego nic nie mamy. My możemy, co pan miała, Adasiu, zrobić? Podchodzimy społecznie, mamy jakąś pulę pieniędzy, możemy za to coś kupić. Młodzież angażujemy do wykonania. No bo pani dyrektor może, kiedyś były czyny społeczne, ja uważam, że powinno się wrócić do tego, bo młodzież absolutnie wyrosła z tego. No, no za ich. Za ile, tak, za darmo będzie. No ale to, ale to ich szkoła jest. Ale tego nie szkoda, najbardziej. No, tak. Tutaj chodzi też, żeby to objąć taką stałą opieką. A to jak jest na terenie szkoły, to ja nie wiem, kto by objął stałą opieką. Wie pan, no dobrze, jest teraz rada dzielnicy, tak? No ale kogo? Weźmie pan pracownika, no to zrzucimy się na pracownika, on to wypełni, tak? A dalej? Nie wiem, kto opiekuje się terenem szkoły, dyrektor szkoły. Jakoś dyrektor jest odpowiedzialny. No, może zyskuje, dostaje pieniądze. Natomiast to, co jest w pasie drogowym, to zarząd dróg i mostów, a to, co jest a placami zabaw, już gospodarka komunalna. To jest tak podzielone, na przykład przy Romanowskiego, to pas drogowy, to mi kościł zarząd dróg i mostów. I pół metra dalej mówi, to już nie jest ich. A ja mówię, a pan to wykosi. A on nie wykosi. A pan to wykosi. On nie wykosi. Pan to wykosi, bo pan naczelnik powiedział, że ma pan to wykosić. Bo dalej jest, z kolei mówi, pan to nie wymierzy się tak. On mówi, że to nie jest jego. To jest pas drogowy. A dalej kosi gospodarka komunalna. I wreszcie, jak on ten nie wykosi pół metra, gospodarka ma wymierzone i nie wykosi, to pan pół metra zostaje nieruszony. I ja wtedy cały dzień, o teraz co było, to koszenie, sierpniowe, to przemierzyłam całe Romanowskiego w tej z powrotem. A żeby było jeszcze ciekawie, to tam, gdzie zafundowałam drzewa i okazuje się, że przedłużenie Romanowskiego to już jest Węglin Północny. I Węglin Północny życzy sobie zmienić nazwę, nie Romanowskiego, tylko wymyśliłby jakiegoś patrona. A w ogóle to uważa, że to jest ich pas zieleni. A ja mówię, no to jak wasz pas zieleni? A ja wam zafundowałam trawki, drzewa, które sama sfinansowałam. To jak się ma do tego ostowiska, które było przed tym i was to nie interesowało? Jak były osty na całym trawniku, na całej przedłużenia Romanowskiego, to oni się do tego nie przyznawali. Jak to jest dopracowane przez 2 lata, to oni mówią, że to jest teraz ich teren. Więc wie pan, ja się nie będę kłócić o to. Ja kupiłam drzewa, zarząd dróg i mostów dał pracowników posadziny. Nadzorowałam przy sadzeniu wiosną. Drzewa przyniosłam sama z Łynek. I to nie jest tam, to jest wjazd, uważam, w dzielnicę Konstantynów. I ja nie wnikałam. Jest przedłużenie Romanowskiego, jest ulica Romanowskiego, stoi tabliczka Romanowskiego. Co komu to przeszkadza, że to jest ulica Romanowskiego, a nie bohatera jakiegoś? Przecież to byłoby śmieszne nawet. I jak są te odchody psie, tu gdzie jest parking samochodowy od wąwozu i te wszystkie śmieci, to też będzie na to mnie interesowało. Absolutnie nie, tam więźniowie sprzątali, ile ja wykonałam telefon. Więc nieraz są takie dziwne zjawiska na przyrodnicze, bym powiedziała. A czy to samo jest na Monastyrze ostatnio, jak sprzątali ulicę? Sprzątali ulicę, ale chodnika już sprzątali. To się oczywiście sprzątać. Trawę. No to już teraz samo. Tak, bo wie pan, panie Adasiu, bo koszenie to jest koszenie, a już oczyszczenie krawężnika na przykład to jest sztilowanie. Ja to przerabiałam koniec sierpnia. Wie pan, to wydaje mi się tak, że to powinno być równocześnie, oni mają podkaszarki, więc podkaszarki i oni później to wszystko zrobili, bo podkaszarka to jest po to, żeby podkaszała, ale oni nie grabią tego, tylko zrzucają na ulicę. Później idzie dmuchawą i zdmuchuje. Ja mówię, a
Mówię, proszę pana, i dlatego interweniowałam. Ta cała trawa uschnie i z wodą wpłynie do studzienki, która jest przelewowa, nie? W razie ulewy. I teraz tak, gospodarka komunalna oczyszcza te studzienki. Nie ma pieniędzy, studzienki są zatkane i woda dalej wymija. I to jest dla mnie brakorubstwo. I im bardziej ktoś mniej zwraca uwagi, nie pilnuje tego, to to powoduje, że ten, który wykonawca to robi, idzie po łebkach. On nie kosi trawy, tylko tnieje w połowie. I ten rok mamy specyficzny. Ja to rozumiem, było 700-lecie miasta Lublina, no różne tam rzeczy takie i... Natomiast odbija się to na dzielnicy, no. Ja mówię, tamta strona, gdzie jest stadion, bo pięknie przypilnowana, był mundial, tak? Natomiast u nas, no tak sobie dwa razy ostro interweniowałam, a przecież Burza Manowskiego jest w stałym utrzymaniu. A cała batalia o to poszła. Tak, i to powinni, no ale to jest oddzielne. Jeśli chodzi o wątyczką, musi być na ulicy. Czyli społeczne to ubiegłego roku zrobiłem. Wziąłem, że tak powiem, motykę, taczkę. Dla mnie to spryskać, jak tylko zaczyna wschodzić, spryskać herbicydem i pozamiatane. I pastu nie będzie, natomiast ich nie stać nawet na ten herbicyd. Może lepiej, że ich nie stać, bo jak kierownicy, co się dzieje. U nas też resentowało i nam się... Natomiast co jest powodem tego? Ja to też rozumiem i rozmawiam w zarządzie dróg i może dlatego dobrze mi z nimi rozmawiać, bo ja ich rozumiem. Miasto się rozrasta niesamowicie szybko na zewnątrz. A wszystko to, co jest tu, jest zaniedbane. Oni nie są w stanie tego zrobić. Ani odświeżyć, ani jak upadnie dużo śniegu, udrożnić, ani skosić. I będzie coraz gorzej, bo pieniędzy nie dostają więcej. A miasto się rozrasta. Powstają nowe ulice, stąd te stare ulice są zaniedbane. I teraz można się zorganizować. Ja mówię, przy takim budżecie każdy ma iluś znajomych. Teraz osobiście trzeba głosować do urny. Dlatego będzie autobus. I trzeba przyjść z dowodem i osobiście głosować. A jak nie, to przez internet i wtedy się podaje swoje dane. I trzeba się zorganizować. Ja będę widziała, jak będzie z tym, bo to jest na parę groszy na 150 tysięcy. I ja liczę, że to może się załapie. Natomiast już mały ten projekt, czy duży projekt, to trzeba uzyskać dużo głosów. Jak rozmawiałam, to tak było 5 tysięcy, 8 tysięcy. No fajnie, jak jest 10 tysięcy. No, co robili? No oni robili, to tylko ja miałam tutaj czasu. Stawali z drugą pod kościołem. I wszyscy, co z duszy schodzili, zostawali. Tylko później w ratuszu pan Polosi w ogóle mieli masę telefonów, bo człowiek zagłosował, wracał do domu, a za czym ja głosowałem, tak? I ciach dzwoni do ratusza, na co on głosował właściwie. I powstał cyrk, bo iść drogą uczciwości, to byśmy nigdy nic nie zrobili. Stąd powstał ten projekt na 150 tysięcy. Małe dzielnice, które mają mieszkańców tam poniżej, że nie osiągną nic i nie zrobią, bo ja rozmawiałam z zarządzie dróg. Ja mówię, słuchajcie, taką metodą to nigdy ja niczego nie dam rady zrobić. Nigdy nie dam rady zrobić. Będziecie kupić te placki, po parę placków, no i przyjdzie zima, to tam dwa miesiące i tych placków już nie będzie. Dlatego panie radny, tak, tutaj z tym, co pan mi złożył, dał, ja najchętniej, tylko teraz odbędę ileś tam spotkań i przede wszystkim zróbmy, dokończmy Monte Cassino. I to zróbmy, bo to jest nasza wizytówka. Bo ten fitness jest, już wszystko ok, to jest pierwszy ten, ale teraz plac zabaw to jest kosztowna sprawa. Jak skubniemy z tego, to nie zrobimy urządzenia dwa na placu zabaw. A z następnej rezerwy, ta jeszcze rezerwa, co będzie, to ją właśnie zostawmy na wykończenie tych spraw. A następnie już nie wolno nam ruszyć. Bo będą wybory do następnej rady. I jak chcemy coś zrobić, to się musimy zorganizować i czy startujmy, ale kto będzie i kto będzie decydował i kto będzie w radzie i jak będzie poukładane, to my nie wiemy. Teraz my wiemy, co mamy zrobić i zróbmy.